Mamy poniedziałek. Zajebiście ciepły poniedziałek. Jest chyba 27 w cieniu. Także pogoda przepiękna. Może dlatego też zamówienie. Do tej pory żadne jeszcze nie wpadło. Bez zakwitną, ale pachnie skurwysynek. No, panie tu potwierdziły, to jest bez. Coś nie coś się znam, coś nie coś potrafię. Ja się nie chwalę, nie? No i mamy, po 10 minutach, pierwsze. Z kącika. O, drugie, pakietówka. Zajebiście. Ty, go hybrid, ale go, go. Kurwa, tramwaj. Ja pierdolę. Zdążę. Zdążyłem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki numer? 113 i 183. Ej, dziewczyny, ja dodaję. Proszę. Potwierdzę szybko. Dobra. Dzięki piękne. Kurwa, nie wiem ile tych burgerów tam jest, ale przecież to waży znowuż 5 kg. Józefińska 31. Pomyślałbyś, że to w środku tak ładnie? Willa. Awangarda. Dzień dobry. Proszę bardzo, 113 pana. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jestem biurowiec, Lubicz Park. Co raz jechałem z tymi pizzami czterema do pani. Jestem. Proszę bardzo. Lepiej od spodu, bo to jest niepewne. Dzięki, do widzenia. No lipa trochę, bo zamówienie będzie gotowe dopiero za 5 minut. To ja zwijam się gdzieś w jakieś... Spokojniejsze miejsce. Kurwa, nigdzie nie jest spokojnie. GW. Dobra, dzięki. Okay. Pierdolę, tylko tak jak mi to kolega na Discordzie zdjęcie wysyłał od spodu klamki. Nie wiem, zobaczę, tylko muszę mieć chwilę czasu, bo na razie to mam w chuj, a nie czas. Cały czas w biegu. Od rana do wieczora. Tutaj, w tej klatce. Nie wiem, czy to tu, tutaj. Dzień dobry. Dzień dobry.
Dzięki, do widzenia. Szewska McDonald's. Śmigniemy sobie parkiem. Dawno nie jechałem. Wow. Woda odmarzła. Miniaczek w torbie. Dron jak coś. Wiem, mam zboczenie. Jak tylko gdzieś się widzę albo słyszę drona, to wie, że dron. Moje drugie hobby trochę zaniedbane. Przez jazdę z kanapeczkami. Moje drugie. W sumie trzecie hobby. Jeszcze lubię po lesie pośmigać na rowerze. Ty, bo tu rosną numery, kurwa. Chyba kurwa nie tu. Nie wygląda jak mieszkanie. To są jakieś kurwa mieszkania. No dzięki. Dobry, bardzo. Do widzenia. Ten minutes later. MW. MW. O Boże, wydaje mi się, że
wydałam, nie wiem, czy nie wydałam panom odwrotnie, panu i temu poprzedniemu panu. Co teraz? Zaraz to ogarniemy. Nie, mam mak zestaw, nie. Co? Mak zestaw jakiś mam, jeszcze pomoże. Nie wiem, czy pani chce zobaczyć, przygotuję jeszcze raz, czy jak? Tak, to moja wina, że sekundę. To zerknę, czy to był normalny wieśmak, czy powiększony. Chyba normalny. Dobra, już robimy, przepraszam. Spoko. Przepraszam. Nie ma problemu, dzięki. No, jak to pani... Jak pani przeprosi. I w ogóle przyjdzie, powie, że co jest grane, że trzeba będzie poczekać chwilkę. Ja to szanuję. Ale nic mnie tak nie wkurwia, jak ci powie 5 minut, a czekasz pół godziny. Chyba tyle czekam w tym słońcu, że mi się kamera wyłącza z przegrzania. Ciekawe, czy ten drugi klient będzie zadowolony z zamówienia. Może zamówił jakieś gówno, a dostanie fajny zestaw. Dawaj Globus, nie wal w chuja, dawaj zamówienie. Może coś przy Grodzkiej. Najchętniej tam z tym flighty burgerem pojechał, bo oni zawsze takie dłuższe traski mają. Nie chcę mi się już tu jeździć po tym rynku, pojechałbym gdzieś dalej. Drzewo za dupcy wykopał skądś. Co jest? Pierwszy raz widzę, żeby ktoś przez rynek szedł z drzewem w ręce. Ja z choinką już widziałem typa. No ja kurwa, 10 minut bez zamówienia. W dupcy mi pawią za chwilę. Pawią te, ja pierdolę. No. Pierzasty poszedł ładnie. Jest coś. Floriańska, no kurwa, jebana mać. Zapiekanki krakowskie. 3 minuty temu tam byłem. Jedziemy się ochłodzić? Chuj wie, czy on tą wodę czystą ma w tym. Dobra. Ja mam 0,36. Momencik. Dziękuję. Widzenia, dziękuję. Dorobili się papierowych toreb. Jeszcze ostatnio dostałem dwa razy. W tekturce tylko. Z lewej strony. Co mam tam wjechać? Jeszcze. Jedyneczka. Ja pod piątkę. Trójka. Tu jest piątka. Dzień dobry.
Proszę bardzo. Do widzenia. Codziennie. Codziennie. Nie no, mam prąd, to wspomaga. Nie no, jeżdżę na elektryku, to w miarę wspomaga, nie? W lecie nie, w zimie bardziej. Dziękuję. Klasyczek. Coca-Cola, strajka śma. I owoce. Tylko pizzy brakuje. Dobrze, że blisko tu na Mikołajsku. Na rynek. Red Dead Redemption to ja tak, jak jechałem tym koniem, to ja tak tymi sznurkami go stukałem, to jakiś czas, to on przyspieszał. Na żywo też chyba jest taka opcja. Czwarte piętro. Kurwa. Ja pierdol. Jeszcze kurwa z takim ciężkim plecakiem. Napisane mieszkanie. Zapierdolę, na długo będzie sam schodził. Chuj mnie to obchodzi. Problem w punkcie dostawy, klient nieobecny. Dziękuję. Czekamy. Sam zejdzie. No to w tym budynku przy zakrzówku, takim przeszklonym, kawiarnię zrobili. Teraz tak patrzę na Instagramie. No i co, jakoś olał sprawę. Nie odebrał zamówienia. Teraz co ja mam? Potwierdzić dostawę, czy pisać na support? Nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem, ale potwierdziłem to zamówienie, że jest niby dostarczone. Nie wiem, jadę sobie tą strajtaśmę do domu zawieźć. Nie będę z tym jeździł, mam pełen plecak, ciężkie to jak chuj. Zamówienie.
zamówienie do odbioru jest z Podgórskiej akurat. Więc jak to szybko jebę, to sobie od razu do galerii wpadnę. Nie wiem, czy ja powinienem kliknąć potwierdź dostawę, czy jakoś tam pisać do nich jeszcze. Ale ja kliknąłem, znowu klient nieobecny. To mi się pokazało znów, to czas minął. Zawieźć tą Biedronkę do domu, lebo mi pisze, czy wszystko w porządku. Jak najlepszym. Nie martwcie się o mnie. Ja sobie radę dam. Dzień dobry, Betę. Dziękuję bardzo. Ktoś ma do zapłaty 52,20. Będzie płacił 60, no ja mu nie mam wydać drobnymi 8 zł. Piszę mu, że przygotował 62, tą dwójkę przygotował chociaż. Dychę powinien mieć. No bo niech ma wyliczone. Siedem o 11, 7, 7 co? Chyba 7 o. Ale tu nie ma mieszkania 18. Przepraszam, może pani pomoże. Numer 18 pod 7a. 7a18 będzie, która musiałabym chyba na skrzynce zobaczyć, to jakie mamy skrzynki. No bo tu widzę, że jest właśnie 15, 21, a 18 nie ma na domofonie w ogóle. A po tamtej stronie pan patrzył? Bo to też jest 7a, to jest jeden blok. Aha, tam też widzę, tak? Tak. Dziękuję bardzo, zobaczę tam. Dzień dobry. Ja tam kombinowałem przy tamtych drzwiach, a tu 18 jest w tych. O, coś mi tu dzwoni. Tam było. I żeby się nie wylało. Te 52 zł. Ile? 52. Tak, słucham. Może być, żeby zejść. Super, dziękuję. Proszę bardzo. Do widzenia. Tak, słucham. Halo? Tak, dzień dobry. Mikołajska, tak. No i dobra, właśnie dostałem telefon z Warszawy, że ja nie powinienem tego potwierdzać, tylko skontaktować się z nimi. No czyli tak, jak myślałem. Pyta się mnie, czy mogę to jechać zawieźć. Ja no powiedziałem, że mogę zawieźć, tylko no nie wiem, czy teraz, czy po pracy, czy jak. No to mówi, że klient dostał zwrot pieniędzy i nie będzie czekał do wieczora, żeby dostać to zamówienie. No i dobra, Salad Story. A teraz ciekawe, czy zadupcą mi z wypłaty. Chuj, wiele tam te zakupy były warte. Nie wiem. Ty, ten dalej nie wyszedł. Albo już drugi raz też jest.
No tu parkował z lewej. Sałatka za ile? Za 3 minuty. Ja też tu poczekam. Nie będę się tam kurwa plątał. Cześć, to jest Lublowa, pani? Tak, 921. Dzięki. Wzajemnie, dziękuję. 0 do 32. Nie wiem, czy to kwestia temperatury, ale przecież ja mam jeszcze prawie pół baterii, a za 50 minut kończę robotę. Duży benz rakowickiej pod cmentarz rakowicki za 6 minut. Się da jakoś pod to rondo zjechać? Musi się dać jakoś chyba. Tak, 482. Aha. Będzie 3 worki, wszystko skło. Mogę pan trzymać, żeby pan zmieścił jak chce. Zmieszczę, tylko cię uniosę. No tak. Jeden raz było 5 worków. Też samo szkło? Nie, ale w każdym worku po 4 paki piwa. Takich było 5. Nie wiem, co jest. Chyba lepiej nie będzie. Oho. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Proszę nie komentować. Proszę się powstrzymać w komentarzu. Bardzo was proszę. Kurwa, przecież mi za chwilę ręce odpadną. Już mi się ścinę robią. Gdzie jest ten pierdolony blok? A ty mi nie pierdol, kurwo. Chuju, wydupcaj. Może tamten. To jest kurwa jok. Ujebi mnie. 10 minutes later. Pierdolę, nie jadę. Nie mam siły. Muszę odpocząć. W chuju to mam. Się nie da mieszkania znaleźć. Przepraszam bardzo, ja jeździłem pół godziny w kółko, nie mogłem tu trafić. Troszeczkę zeszło, także przepraszam bardzo. Oj. Jakoś nie wiem jak, ale dojechałem. Jak widzicie, już jest ciemno. Zarobione mam 92 zł całe, zajebiście w chuj. Podzielone na 4 godziny daje nam 23 na godzinę.